Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj długo wyczekiwany dla mnie do zrealizowania temat. Pomysł, nad którym właściwie zastanawiałam się, czy go po prostu zrealizować prawie że pół roku. Zatem dzisiaj powspominamy sobie moje szkolne lata trochę, jeśli chodzi o twórczość rysowniczą. Ale nie po to, żeby powiedzieć, że było przede wszystkim fajnie, bo mam nadzieję, że było fajnie, także w Waszym przypadku. Bo pierwsze nasze kroki w rysowaniu to przecież jest fajna szkolna zabawa. Jednak ja tutaj nie mówię oczywiście o rysunku w kwestii szkoły artystycznej, ale zwykłej szkoły masowej, gdzie mieliśmy kilkanaście przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, plastyka się trafiła jako taki przedmiot bardziej w grafiku szkolnym dodatkowy. Ale czasami trzeba było rysować również nie tylko na takich przedmiotach jak plastyka, ale mamy przecież taki troszeczkę rysunkowy dział matematyki. Osobiście ja jestem humanistką i matematyka, fizyka, chemia to nie były przedmioty szkolne, które były mi po drodze. Jednak w związku z tym przedmiotem szkolnym, czyli matematyką, mam bardzo ciekawe, zawadzające troszeczkę o kwestie twórcze wspomnienie. Geometria. Kto z nas nie rysował na geometrii bryły? Kuli, stożków, sześcianów, prostopadłościanów. Prawie każdy, bo musiał tą matematykę zdać. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na rysowanie jest oczywiście rysowanie wspomnianych brył, a dopiero potem na podstawie tych brył rysowanie kolejnych przedmiotów. Na tym obrazku, który tutaj Wam załączyłam, ja spróbowałam najpierw narysować najbardziej rozpoznawalne dla mnie figury geometryczne. Pierwszy z nich to taki kwadrat, właściwie klocek, karton, byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o przedmiot. Potem mamy stożek, który byśmy nazwali takim trójkątem przestrzennym. Kula to oczywiście koło, które jest oczywiście bardziej teoretycznie możliwe do objęcia dłońmi. No właśnie, i tutaj tkwi cała ta metoda. Kiedy rysujemy proste figury geometryczne w przestrzeni, to formalnie rysujemy proste przedmioty. Ja właśnie, jeśli chodzi o te kwestie, miałam z tym troszeczkę pod górkę. Bo kiedy szłam na lekcję plastyki i kazano mi narysować domek, nie wyobrażałam sobie, że ten domek to będzie na przykład kwadrat przestrzenny, czyli właśnie tutaj na przykład jakiś tam stożek plus elementy dodatkowe. Ale w ogóle nie zwracam uwagi na to, że można na podstawie szkicowania figur geometrycznych, zarówno tych brył, jak i tych płaskich, takich jak nasz trójkąt, kwadrat, prostokąt, móc sobie ułatwiać rysowanie. Właściwie jedyną figurą geometryczną, którą najlepiej mi się rozpoznawało, to był rąb, kopnięty kwadrat, a to dlatego, że rąb kojarzył mi się z kształtem dachu domu. Kiedy rysowałam domy, to z reguły najpierw rysowałam jedną ścianę, a potem dopiero rysowałam kolejne. To znaczy ta jedna ściana to była ta przednia, dłuższa, gdzie przylegał do niej dach. I o dziwo ten kształt dachu, zwłaszcza w tych spadzistych dachach góralskich, kojarzył mi się z tą figurą. A właściwie to ja widziałam dach góralskiej chatki, a nie koniecznie figurę geometryczną, którą na lekcji matematyki trzeba byłoby na przykład odpowiednio podzielić, wyliczyć pole, powierzchnię. Ja nie łączyłam figur geometrycznych w szkole, zwłaszcza jak byłam w podstawówce i w gimnazjum, jako obiekty, które należy rysować, żeby ułatwiać sobie rysowanie. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale moja pani od matematyki to nie mogła tego pojąć, dlaczego mam kłopoty z narysowaniem kwadratu, trójkąta, a rysowałam sobie bez wahania wspomniany domek góralski. Gdybym na przykład chciała narysować nie obieg architektoniczny, ale na przykład ptaka łabędzia, to potrafiłam z konturu liczby 2 dodać odpowiednie szczegóły i wychodził mi łabędź. Bo jedną z metod rysowania jest nie tylko posługiwanie się bryłami, ale także można rysować bardzo prosty kształt i traktować go jako szkic.
Dobrym przykładem jest właśnie ptak łabędź. Żeby narysować płynącego po jeziorze łabędzia, wystarczy narysować cyfrę 2, potem w miejscu zakończenia cyfry 2 zrobić kółko jako głowę, przedłużamy szyję, czyli ten jakby powiedzieć kontur liczby 2. W miejscu, gdzie dwójka zamienia się w taką falę, bo liczba 2 to też jest taka troszeczkę chorągiewka odwrócona, dodajemy znów kółko, domalowujemy skrzydełka i wychodzi nam bardzo poprawnie narysowany ptak łabędzi. Oczywiście jest to taki, powiedzmy, sposób kreskówkowy. Muszę uważać na słowo styl, bo niektórzy uznają, że nie ma czegoś takiego jak styl. Więc sposób kreskówkowy na narysowanie łabędzia. Czyli właściwie tutaj opowiadałam Wam o metodzie rysunku, która nie jest najbardziej poprawna, jeśli chodzi o warsztat plastyczny, o podręczniki do rysunku. Jest to jednak też jeden ze sposobów na rysunek. Ja, jeśli wracając już do rysowania obiektów, że wspominałam Wam, za bardzo sobie radziłam z figurami geometrycznymi, a rozpoznawałam niektóre z nich, zwłaszcza w nie wersji tak zwanej bryła, tylko podstawowej, to właśnie gdy narysowałam na przykład ten gorąba, umownie dach domu, to potrafiłam sobie na przykład potem dorysowywać odpowiednie kreski w konkretnym miejscu na rysunku i na podstawie tego budować domek. To też jest sposób na rysowanie. Zaprezentowany jest ten sposób w kolejnym wideo, którego właśnie tutaj możecie też obejrzeć obok moich wypowiedzi. Ale istnieje jeszcze jeden sposób. Jeszcze bardziej niepoprawny, dziwny, niedobry z punktu widzenia warsztatowego. A istnieją osoby, które tak rysują. Mało tego, wychodzą im te rysunki o wiele lepiej niż gdyby trzymali się zasad związanych ze sztuką artystyczną. Mnie osobiście troszeczkę czasami denerwuje, jak mówią tak niektórzy: naucz się realizmu, a będziesz umiał rysować. Bo owszem, żeby była jasna sprawa, mam nadzieję, że nie zrozumiecie mnie źle. Najskuteczniejszą metodą poprawnego rysunku jest narysowanie prostego kształtu w przestrzeni, do którego nawiązują figury geometryczne. Jak narysujemy figurę walec, czyli tak jakby figurę zbliżoną kształtem do kubka, to poprawiając kontury tego walca, dorysowując ucho, na pewno wyjdzie nam kubek. Jeśli narysujemy stożek, czyli ten przestrzenny trójkąt, to na pewno wyjdzie nam rożek z tego, jak jeszcze odwrócimy ten stożek w odpowiedni sposób, albo nowoczesna choinka. Ja, i tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia a propos widzenia figur geometrycznych. Żeby móc widzieć figury geometryczne, żeby móc stosować te bryły w rysunku, trzeba nauczyć się je odróżniać, ale także zrozumieć, jakie one mają kształt. Najlepszym sposobem jest oczywiście potem oglądanie wszystkiego dookoła nas i sprawdzanie i przypominanie sobie, czy one nam przypominają jakąś figurę geometryczną. Wspomniany walec. To w naszym życiu codziennym, co ma podobny kształt do walca? Wałek do ciasta jest walcem w pewnym sensie. Walcem jest również, uśmiejecie się, papier toaletowy. Co jest właśnie wspomnianym stożkiem? Jak już wspomniałam, rożek. Wafelek od lodów. On ma taki charakterystyczny kształt. Ale co jest przestrzennym kołem w naszym otoczeniu? Prawdopodobnie piłka. Ja nauczyłam się odróżniać podstawowe bryły właśnie zwracając uwagę, że przedmioty, które mnie otaczają, mogą przypominać te bryły. Ale gdy przychodziło do lekcji matematyki wspomnianej, nagle ta wiedza cudownie wyparowywała z mojej głowy. Kompletnie nie łączyłam przedmiotu matematyka, a konkretnie działu geometria z nauką rysunku. Naprawdę. I wiele osób takich jest. Mało tego. Wiele osób jest też takich, którzy kompletnie nie potrzebują znajomości figur geometrycznych, żeby narysować coś bardzo poprawnie. I o tym, i o tych osobach dowiecie się w kolejnym odcinku, a właściwie w kontynuacji tego odcinka już jutro.
te zasady, o których dzisiaj Wam wspominałam, które są bardzo ważne, jutro troszeczkę zostaną nagięte. Najprawdopodobniej zdziwicie się, że w ogóle tak można rysować. Właściwie to już teraz chciałam Wam coś pokazać, ale może zostawię to sobie na jutro. To do zobaczenia.